Cześć, ja nazywam się Bartek Szyma i zapraszam Cię dzisiaj do zapoznania się z trzema naprawdę ciekawymi spółkami, które oferują inwestorom bardzo wysoką stopę dywidendy. Pierwszą z omawianych spółek będzie AbbVie. AbbVie jest to podmiot, który działa w branży farmaceutycznej. W 2011 roku została wydzielona z Abbott Laboratories, natomiast na większości screenerów będzie to dywidenda będzie kontynuowana, czy będzie traktowana jako kontynuowana jako tą, którą wypłacał wcześniej Abbott. Takie najważniejsze dane, jeżeli chodzi o tą spółkę, cena na dzień analizy to jest 109 dolarów, stopa dywidendy około 4,78%, skorygowany wskaźnik P do E to 8,65. Ostatni raz spółka podniosła dywidendę o 10%, to było w tym roku i jeżeli dobrze pójdzie, to na początku przyszłego albo pod koniec tego roku AbbVie wejdzie w skład czy w grupę spółek, które określamy mianem Dividend Kings, a więc są to spółki, które podnoszą dywidendę od co najmniej 50 lat. Bardzo prestiżowa, że tak powiem, nominacja. Oczywiście uwzględnia to, że AbbVie zostało wydzielone z Abbotta, natomiast obie spółki dalej wypłacają rosnące dywidendy, w związku z czym ten okres podwyżek jest zaliczony AbbVie również w trakcie, kiedy była częścią Abbotta. Popatrzmy na najważniejsze parametry biznesowe tego podmiotu. Sprzedaż, która rośnie średnio rocznie o 13,6%. W roku 2006 pojawiają się już przychody, które generuje Allergan, czyli podmiot, który spółka zaczęła przejmować mniej więcej w 2019 roku. Jest to jedna ze strategii zdywersyfikowania się od głównego leku, który odpowiada obecnie za 40% przychodów ze sprzedaży AbbVie. Mówię tutaj o Humirze. Humira od przyszłego roku ma zacząć się mierzyć z tak zwanym klifem patentowym, czyli będą wygasały patenty na ten lek głównie w Stanach Zjednoczonych, bo w chwili obecnej już w niektórych krajach, na przykład europejskich, te patenty zostały zniesione, w związku z czym konkurencja może zacząć sprzedawać leki biopodobne. No i częścią strategii AbbVie jest rozwój organiczny, czyli taki R&D własnych leków, nowych zamienników czy nowych substytutów Humiry, ale oczywiście również przejmowanie innych podmiotów. Tutaj w tym wypadku został przejęty Allergan, bardzo duża transakcja, która doprowadziła do dosyć dużego wzrostu zadłużenia. To jest jeden z obecnych problemów AbbVie. Natomiast wydaje się, że patrząc po parametrach biznesowych, wydaje się, że wszystko układa się w miarę ok. Popatrzmy sobie na zysk operacyjny, ten również rośnie w bardzo przyzwoitym tempie, 14,1% średnio rocznie od 2011 roku, więc bardzo podobnie jak przychody ze sprzedaży, także można powiedzieć, że oba te parametry wskazują na bardzo zdrową sytuację w spółce. Ostatnie wydarzenia i takie, które miały wpływ na przecenę akcji spółki, to decyzja FDA, czyli Federal Drug Administration, w sprawie tzw. JAK inhibitors, po polsku zdaje się, że mówimy inhibitory kiniazy. Ta decyzja była wydana w sprawie leku, który produkuje konkurent AbbVie, czyli spółka Pfizer, natomiast również dotyczy on Rinvoqa, czyli produktu sprzedawanego przez AbbVie. Rinvoq ma być jednym z zamienników, czy jednym z leków, które zastąpią przychody ze sprzedaży Humiry. Natomiast na chwilę obecną Rinvoq odpowiada za około 6% sprzedaży, a w dniu, kiedy FDA ogłosiło konieczność informowania pacjentów o tym, że leki zawierające te JAK inhibitory będą musiały posiadać ostrzeżenie przed potencjalnymi problemami z chorobami serca, no i to doprowadziło do spadku kursu o ponad 7, nawet 8% w pewnym momencie dla AbbVie. Drugim problemem, z którym mierzy się cała branża farmaceutyczna w Stanach Zjednoczonych, są regulacje dotyczące Medicare i tutaj jest plan rządu amerykańskiego, żeby Medicare mogło negocjować ceny leków jako jeden podmiot. W związku z czym prawdopodobnie mogłoby to doprowadzić do około 500 miliardów, do spadku zysków całej branży około 500 miliardów w przeciągu 10 lat. Analitycy są w miarę zgodni co do tego, że w tym obecnym kształcie taka ustawa nie ma szansy przejść przez amerykański Senat, no ale oczywiście jest to coś, co w tej chwili trzyma te spółki farmaceutyczne na dosyć niskich poziomach. I kolejnym problemem jest już wspominany wcześniej wygasanie patentu na Humirę. Jeżeli chodzi o tę decyzję FDA, która miała największe przełożenie na AbbVie w ostatnim czasie, no to generalnie dotyczy ona leku, który jest produkowany przez Pfizera i którego nazwy ja się nie podejmuję wymawiać. Natomiast też istnieje dosyć duża zgoda analityków medycznych, którzy twierdzą, że
RINVOK, który również musi takie ostrzeżenie przed potencjalnym zawałem serca, czy przed potencjalnym problemem, który może wywoływać, mogą wywoływać JAK inhibitory w układzie krążenia. Takie ostrzeżenie musi być umieszczone na tym leku, natomiast analitycy uważają, że jest to lek dużo bezpieczniejszy niż ten produkowany przez konkurencję. Stąd też wydaje się, że AbbVie na chwilę obecną, ten plan AbbVie dotyczący RINVOKu nie jest zagrożony. Kolejną spółką, o której warto powiedzieć, o której warto wspomnieć w takim zestawieniu podmiotów, które są dobrymi spółkami, a jednocześnie oferują inwestorom całkiem sporą dywidendę na starcie, jest British American Tobacco. Jest to spółka, która kosztuje około 36 dolarów w momencie, kiedy tą analizę sporządzam. Stopa dywidendy to jest 8,25%, a skorygowany wskaźnik price to earnings wynosi 8,08. Natomiast ostatnia podwyżka dywidendy, która miała miejsce w tym roku, wynosiła 10%, więc całkiem sympatycznie. British American Tobacco to jest spółka, którą jest dosyć łatwo źle zinterpretować jej wyniki ze względu na bardzo duże wpływy różnic kursowych na sam ostateczny kształt sprzedaży czy zysku netto. No jeżeli spojrzymy sobie na ostatni raport spółki, to okaże się, że wpływ różnic kursowych na przychody ze sprzedaży miał około 8,9% wpływu, czy takiego negatywnego wpływu. Czyli innymi słowy, sprzedaż powinna być skorygowana do góry około 8-9%, żeby oddać rzeczywiste dynamiki, które się działy w tej spółce. British American raportuje w funtach, natomiast większość screenerów przelicza te dane na dolary amerykańskie, w związku z czym często widzimy nie do końca poprawne informacje, czy nie do końca poprawne dane, które wynikają ze screenerów. W każdym razie, jeżeli by popatrzeć na wyniki oczyszczone z właśnie wahań kursowych, no to sprzedaż rośnie około 8,1% w drugim półroczu 2021 roku, a pozostałe parametry biznesowe, czy mamy tak sprzedaż, która wynosi na koniec 2020 roku wynosi 25 miliardów funtów, prawie 26, delikatny spadek po 19, ale wzrost w stosunku do 2018 roku. No i podobny przykład mamy w kwestii zysku na akcję, czyli 280 pensów, które mamy na zwykłą akcję, jeżeli uwzględnimy rozwodnienie potencjalne, to jest 278,9 pensa w stosunku do 263,2 pensa w 2018 roku. Generalny konsensus wzrostu jest na poziomie 5-6% w przyszłość, także jeżeli policzymy 8% dywidendę i 5-6% możliwego wzrostu w przyszłości, no to otrzymujemy całkiem ciekawy miks. Ostatnie wydarzenia, które dotyczą tej spółki, to jest sytuacja, w której został zatwierdzony pierwszy raz w historii, został zatwierdzony e-papieros przez FDA i to jest o tyle istotne, że to jest kolejny krok, który podejmują spółki tytoniowe, aby zdywersyfikować się od tradycyjnych papierosów, tradycyjnego tytoniu w kierunku nieco bardziej innowacyjnych produktów, tutaj właśnie e-papierosy. No i druga rzecz, która jest dla spółki bardzo korzystna, to kwestia wygranego sporu patentowego z Altrią i Philipem Morrisem. Ten spór dotyczy produktów znowu innowacyjnych, jakimi jest IQOS. BTI wygrało ten spór. W zasadzie wydaje się, że na chwilę obecną w Stanach Zjednoczonych obie spółki nie będą mogły sprzedawać IQOS-a. To oczywiście nie jest jakiś bardzo duży problem dla żadnej z, ani dla Altrii, ani dla Philipa Morrisa, ze względu na to, że nowe wersje tego IQOS-a już nie zawierają tych spornych elementów dotyczących kwestii patentowych. W związku z czym prawdopodobnie dla British American Tobacco to jest taka chwila wytchnienia na jakieś 3-4 miesiące i po tym czasie i Philip Morris i Altria będą w stanie spokojnie sprzedawać nowe wersje IQOS-a. Natomiast to, co jest ciekawe, to orzecznictwo sądu doprowadziło w okolicach października do solidnej przeceny zarówno na Altrii, jak i na Philipie Morrisie, ale wraz z tymi dwoma podmiotami poleciał na łeb na szyję również kurs BTI,
Co jak przypominam, dla tej spółki konkretnie to orzecznictwo jest bardzo pozytywne, natomiast wydaje się, że właśnie rynek potraktował wszystkie firmy tytoniowe zbiorczo, no i na jakąś negatywną informację dla jednej z nich zareagował wyprzedażą drugiej, więc być może to doprowadziło do jakiejś ciekawszej okazji na rynku. Oczywiście BTI jest o tyle lepszej sytuacji w stosunku do Altri, że działa międzynarodowo. Altria to jest podmiot, który jest skoncentrowany tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, więc jego dużo bardziej dotyczą te wszystkie trendy zdrowego zmierzające w kierunku zdrowego trybu życia, jakie są w krajach zachodnich. Natomiast British American Tobacco działa również m.in. w Polsce, ale również w krajach azjatyckich, w krajach afrykańskich, więc dosyć dużo tych wschodzących gospodarek obejmuje, jakby jego sprzedaż jest również w tych krajach wschodzących. W związku z czym może liczyć na to, że jego rynek będzie się kurczył wolniej albo dalej będzie rósł, bo jeżeli popatrzymy na wolumen sprzedaży, to w przypadku British American Tobacco ten wolumen sprzedawanych produktów rośnie. Ostatnim podmiotem, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć dwa słowa, to jest Enterprise Product Partners. Jest to jeden z najlepszych moim zdaniem midstreamów w Stanach Zjednoczonych. Pewną wadą tego podmiotu dla inwestorów z Polski jest to, że jest to podmiot, który funkcjonuje jako Master Limited Partnership, w związku z czym przypuszczam, że większość inwestorów, którzy inwestują w naszym kraju, będzie się musiało zetknąć z wyższym opodatkowaniem niż w przypadku tradycyjnych spółek giełdowych. Natomiast tym niemniej jest to ciągle bardzo interesujący do rozważenia podmiot. Na dzień publikacji, na dzień sporządzania tej prognozy, to jest, czy tej analizy, to jest cena tej akcji tej spółki wynosiła $24,5. Stopa dywidendy sięgała 7,4%, a wskaźnik cena do EBITDA wynosił 7,28. No i tu pewnie pierwszy zgrzyt, jaki można sobie wyobrazić, a więc ostatnia podwyżka dywidendy to zaledwie 1,12%. Wydaje się to niedużo, ale jest to związane z bardzo rozsądną strategią, jaką ta spółka przyjęła, przede wszystkim dużych inwestycji, które będzie wykonywała w swoją przyszłość i w przyszłość oczywiście akcjonariuszy, którzy zdecydują się kupić akcje tego podmiotu. Spójrzmy sobie, jak kształtowała się EBITDA spółki. Od 2010 roku widzimy, że poziom EBITDA rośnie, ale ciekawsze będzie, jeżeli nałożymy na to wykres ceny ropy naftowej. Tutaj wybrałem sobie WTI w tym wypadku. No i zobaczmy, CAGR, czyli średnioroczna stopa wzrostu EBITDA, to 9,8% dla EPD. Natomiast interesujące, czy bardziej interesująca jest odporność tego podmiotu na potencjalne zawirowania na rynku ropy naftowej. Zobaczmy, jak to się kształtowało w roku 2014-2018. Dla przypomnienia, druga połowa 2014 roku to jest taki dosyć desperacki krok Arabii Saudyjskiej, która próbuje zalać rynek ropy naftowej zwiększonym wolumenem produkcji ze względu na wytoczoną wojnę wobec amerykańskich producentów ropy naftowej, tych, którzy produkują dokładnie z łupków. Tak, Arabia Saudyjska bardzo obawia się tej technologii łupkowej. No i w związku z czym, próbując zwiększyć ilość ropy na rynku w obiegu, doprowadza do spadku ceny do takiego poziomu, że ta rewolucja łupkowa przestaje być opłacalna. No i zobaczmy, co się dzieje na poziomie EBITDA spółki. Generalnie widać, że jest w miarę płasko, czyli nie dzieje się nic specjalnego. Spółka bez problemu jest w stanie przetrwać spadek z ceny ropy naftowej z ponad 100 dolarów do mniej więcej 50-60 dolarów. 4 lata później cena ropy naftowej dalej nie jest wyżej niż, nie przebiła tego poziomu z roku 2014, a mimo to EBITDA spółki rośnie. Widać gwałtowny skok w 2018 roku, nowe projekty zostają uruchomione, tak, czyli ich wchodzą w życie i generują przychody dla akcjonariuszy. No i mamy znowu nieszczęsny rok 2020 i pomimo tego, że przejściowo ceny ropy naftowej były nawet ujemne, to spółka wciąż notuje po pierwsze dodatnią EBITDA, a po drugie ten spadek jest przejściowy, zaledwie trwa jeden kwartał. Także jest to coś bardzo pozytywnego dla akcjonariuszy. Spółka jest bardzo odporna na wszelkie zawirowania. Oczywiście po części odpowiadają za to długoterminowe kontrakty, ale z najlepszymi podmiotami
ale również sposób zarządzania tą spółką, ponieważ jej kontrahenci czy konkurenci właściwie na tym rynku niekoniecznie radzili sobie tak dobrze jak EPD. Ostatnie wydarzenia, które trochę kształtują kursy tego podmiotu, to jest odmowa zwiększenia produkcji ropy naftowej przez OPEC, więc OPEC nie zgadza się na to, żeby zwiększyć wolumen, tak, ceny rosną, ale OPEC chce jakby kapitalizować, czy nie chce tego rynku stabilizować, nie chce doprowadzić do zatrzymania tych wzrostów, co oczywiście jest pozytywne dla większości podmiotów typu midstream, ponieważ no przede wszystkim wspiera ich kontrahentów, którzy mają mniejsze problemy z płatnościami, z regulowaniem i z generowaniem zysku przede wszystkim, ale również w pewien niewielki tam generalnie midstream, jakim jest MLP, jakim jest, przepraszam, EPD, jest zależny mniej więcej w 4% od kursu ropy naftowej, czy może inaczej, zmiana ceny baryłki ropy naftowej o 1 dolara przekłada się na 4 centy zmiany zysku dla spółki, jaką jest EPD. No i oczywiście kwestia neutralności węglowej i czegoś, co bardzo mocno niepokoi pewnie dużą ilość osób, które zastanawiałyby się nad możliwością inwestowania w spółki zajmujące się w jakimś stopniu przynajmniej biznesem związanym z ropą naftową. To jest ta neutralność węglowa, neutralność emisyjna, zwał to jak to zwał. Natomiast jak sama spółka pisze, aby do 2040 roku osiągnąć założone cele klimatyczne, wzrost wydobycia surowców istotnych z perspektywy tych zielonych, tak zwanych zielonych technologii, musiałby być gigantyczny. Między innymi wzrost wydobycia litu wydobycie litu musiałoby wzrosnąć 42-krotnie w stosunku do poziomów, które obserwowaliśmy w 2020 roku. Nie o 42%, tylko 42-krotnie. Wzrost wydobycia grafitu, kobaltu, niklu i minerałów ziem rzadkich to odpowiednio wymaganie, jakby konieczność zwiększenia wydobycia 25-krotnie, 21-krotnie, 19-krotnie i 7-krotnie. No i co jest ciekawe, jak się szacuje, około 16 lat zajmuje moment od znalezienia złoża do uruchomienia jego wydobycia, czyli uzyskanie wszystkich zgód środowiskowych, uzyskanie wszystkich pozwoleń, zaczęcie budowy kopalni i później wydobycie trwa około 16 lat, w związku z czym bardzo mało prawdopodobna sytuacja, aby te cele neutralności węglowej, klimatycznej udało się osiągnąć do 2040 roku. No i przede wszystkim widać wyraźnie, że ropa naftowa najprawdopodobniej zostanie z nami przez dłuższy czas i tutaj nie ma co się obawiać, że te spółki zajmujące się stricte ropą naftową czy stricte paliwami kopalnymi zostaną, że tak powiem kolokwialnie, wysiudane z biznesu. Oczywiście, jak zwykle w takiej sytuacji muszę powiedzieć, że żadna z tych informacji, które tutaj usłyszeliście, nie jest rekomendacją i powinniście przeprowadzić własną analizę, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia na kolejnym nagraniu.